Ostatnia niedziela sierpnia upłynęła w Sułoszowej na powiatowo-gminno-parafialnych dożynkach 2017, których obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po mszy świętej wszystkie grupy sformowały korowód dożynkowy, który w rytm marszy granych przez Młodzieżową Orkiestrę Dentą z Sułoszowej przeszedł na plac obok Centrum Kultury, gdzie odbyły się uroczystości dożynkowe. Wszystkich gości przywitali gospodarze, wicestarosta Wojciech Pałka i wójt gminy Sułoszowa Stanisław Gorajczyk. Dla naszej gminy szczególną. Możemy bowiem już po raz drugi gościć na terenie gminy Sułoszowa rolników z całego powiatu krakowskiego. Wszystkim tu zebranym życzę zdrowia, spokoju i dostatku na cały rok. A dzisiaj radosnego świętowania i odpoczynku. Niech to święto będzie naszą wspólną radością. Szczęść Boże! Dziękuję bardzo. Po otwarciu imprezy starostowie dożynek Justyna Szewczyk i Wojciech Chmiest przekazali na ręce gospodarzy chleb, który oni przyrzekli dzielić sprawiedliwie. Dzielcie go mądrze i sprawiedliwie, by nikomu go nie zabrakło przez cały najbliższy rok. Szczęść Boże! W dzieleniu chleba pomogli ksiądz biskup Grzegorz Kaszak, ksiądz Leszek Kołczyk, wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz wicemarszałek województwa Wojciech Kozak. Kolejnym punktem był obrzęd dożynkowy, podczas którego poszczególne grupy ofiarowały swoje wieńce wybranym osobom. Nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursów na najładniejszy wieniec dożynkowy i stoisko regionalne. Pierwsze miejsce, czyli Grand Prix, otrzymuje Sułoszowa 2, że oprócz tradycji jury zwróciło uwagę na kwiatki z warzyw. Przybyli goście mogli korzystać z bogato zaopatrzonych stoisk z regionalnymi przysmakami, a dzieci z placu zabaw i atrakcji przygotowanych przez partnera strategicznego imprezy, firmę Tauron Polska Energia S.A. Tutaj jak zwykle atmosfera świetna, świetna organizacja, bardzo dobra frekwencja, zarówno jeśli chodzi o obywateli, ale także zaproszonych gości. Część oficjalna dobiega powoli do końca, a przed obywatelami, przed mieszkańcami jeszcze, myślę, zabawa do późnej nocy. Po zakończeniu oficjalnej części dożynek odbył się koncert Gwiazd Wieczoru Andrzeja i Mai Sikorowskich z zespołu. A to był jakiś szary i słowikom w braku tchu. Smutny pierwszy parę, ktoś napisał znów. Smutny pierwszy dni, gdy dosyć i zranionych ciężko serc. Nieprzespanych nocy, które trwały lek. Tam płyną łzy, łez tam burza. Wypłakane oczy
wam.